jeśli ich sposób myślenia ustawimy tak, że oni będą wiedzieli poza tym, co to jest klimat, również będą wiedzieli, co to jest etyka, bo to jest szalenie ważne, szacunek dla innego człowieka i postępowanie zgodnie z, no chociażby z 10 przykazaniami. Przecież odwołajmy się do tego, co tutaj jest niby naszą podstawą kulturową, prawda? Chrześcijaństwo, 10 przykazań. Tylko to. Chociaż. Tylko to. I nic więcej nie trzeba. Lubisz, jak ci się robi zdjęcia? Słuchaj, nie mam nic przeciwko temu. Skoro ludzi męczę, to niech oni mnie też męczą. Ale jak się teraz czujesz? Nie, czujesz, że siedzisz swobodnie. Przez kompletnie, nie? Bo... Tak. Nie ma problemu. Bo zakładam, że znasz to, że jak spotykam ludzi przed obiektywem, to oni są naprawdę jakby tacy obnażeni, nie? Że wtedy dużo wychodzi i... Słuchaj. To zależy. Jak. Co tutaj wyjdzie. Właśnie. Nie było wstępu, a więc tymczasem do tego teraz przejdę. Tomek Sikora, Przemek Hutkiewicz. Spotykamy się podczas sesji portretowej. Bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilę tutaj w Warszawie. Bo historia, którą jakby, co spowodowało, że zapragnąłem spotkać Tomka przed swoim obiektywem, jest myślę, że niebanalna i nie ma przypadków w życiu, więc zadam swoje standardowe pytanie. Kim jesteś? Człowiekiem. Standardowo odpowiem. Czujesz się bardziej fotografem? Czy tak? To znaczy, ja bym nie przypisywał takiej łatki nikomu. Lubię fotografować, ta fotografia jest dla mnie częścią życia, ale po prostu to nie jest jedyny element życia, także... Fotografia jest tak przedłużeniem w zasadzie takich marzeń dziecinnych, że się bawimy, odkrywamy bez żadnych hamulcy. Robimy coś, nie podoba nam się, odrzucamy, tak jak dziecko klocki. Potem wracamy może do tego, a może już nigdy nie wrócimy, to nie ma znaczenia. Więc jeśli można doprowadzić do takiej sytuacji, i uczynić tą fotografię wielką taką pasją, a w moim przypadku jeszcze możliwością, że tak powiem, zarobkowania, no to fantastycznie, więcej nie trzeba. Dobra. Zadaję to pytanie, gdyż często właśnie ludzie mówią przez pryzmat swojego zawodu wykonywanego albo właśnie, że są matką, nie wiem, ojcem, jakby opisują, tak? Jakby szukam tej odpowiedzi, gdzieś to mnie też naprowadza na w ogóle całą naszą rozmowę. Ale przejdę do tego, jak się okazało, że przez jakiś już dłuższy czas widziałem twoją osobę, no, z racji twojej jakby też wizerunku, który jest dość charakterystyczny, to widziałem cię albo tu gdzieś przy Foxal Smolna gdzieś, albo właśnie w Kazimierzu. I myślę sobie, kurczę, to jest niemożliwe, żebyśmy się tak często, żebym przecinali. Zacząłem, gdzie Tomasz Sikora mieszka, gdzie bywa? No i patrzę, ten Mięćmierz. Mówię, nie wierzę, naprawdę? Więc jakby, skąd ten Mięćmierz w ogóle, te okolice? To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. To dawno było. Słuchaj, no jak wszystko w moim życiu, przypadek. Tak? Tak, no. Kiedyś wyruszyłem na antypody i to też był przypadek, że trafiłem do miasta Melbourne, a nie do Sydney, czy gdzieś tam indziej. A po wielu latach po prostu przypadek sprawił, że będąc w Mięćmierzu, zaprzyjaźniliśmy się z właścicielem pewnej działki i on po prostu był, że tak powiem, okoliczności zmusiły go do tego, żeby się pozbyć tej działki w samym centrum. No i oczywiście w takiej sytuacji każdy marzy o tym, żeby to był jakiś zaufany człowiek, którego się zna, a nie przedsiębiorca, który wybuduje hotel albo różne inne rzeczy się tam będą działy, o których lepiej nie mówić. I długo tam w Mięćmierzu? No już 16 lat, ale to nie jest tak, że
Poznam wcześniej bywałeś w ogóle. Że to jest... Nie, nie, właśnie nie? Nie, nie bywałem. Bo w Kazimierzu widziałem jakieś jeszcze bardzo wczesne zdjęcia. Tak, ale to przypadek, to okay. Był zjazd hipisów. Każdy z nas raz w życiu jest co najmniej w Kazimierzu. Natomiast ten związek nastąpił w momencie, kiedy wbrew własnej woli w zasadzie, bo myśmy się nie chcieli wiązać z żadnym miejscem, żeby nie być takim po prostu zmuszonym do przebywania ze względu na obowiązki związane z tym miejscem w jednym miejscu, to jednak myślę, że to była fantastyczna decyzja, bo to był taki wiek, kiedy już przestaje się mieć taką wolę podróżowania, bo te podróże zewnętrzne już się odbyły w dużej mierze, a teraz trzeba raczej wybrać się w podróż wewnętrzną, no i takie warunki sprzyjają. A jak często tam bywacie? Nie ma reguły. Nie ma jakiejś reguły? No jak był COVID, to bardzo długo byliśmy, ale czy tym jakby jest to o tyle dla nas ważne, że urodziliśmy się w mieście jednak. Kochamy miasto i to, co ludzi czasami męczy, ten hałas, te budynki. Ja kocham Nowy Jork właśnie z tego względu, że człowiek jest taki malutki, a to wszystko jest takie olbrzymie i mam taką zawsze takie poczucie dumy, że ludzie doprowadzili do takiej technologii, że można budować takie niesamowite pomniki, w cudzysłowie, architektury. A każdy z nas ma taką naturalną ciągotę również do przestrzeni, do lasu, do łąk, do zwierząt. I to jest tak, że po pobycie już 2-3-4-tygodniowym na wsi już nas korci, żeby powrócić tu do miasta. Natomiast i odwrotnie. I to jest fajne, że to jest jednak w tej chwili krótka podróż, tam 2 godziny z hakiem i zmienia się kompletnie, zmieniają się realia, zmienia się wszystko. Energia, nie? Dookoła i w środku. Tak, tam jest powietrze, jest inna energia, tu też jest powietrze trochę inne. No wiesz, śmiałem się teraz, wjeżdżałem przedwczoraj właśnie do Warszawy i co pierwsze widzę największy billboard, oczyszczaczy powietrza, nie? I tak sobie myślę, kurde, zobacz do czego dotarliśmy, że mieszkając w Warszawie, trzeba oczyszczać sobie powietrze. Wszędzie na świecie tak jest. No wiem, w Chinach, czy gdzieś tam w Pekinie, tak. To przecież są oczyszczacze w ogóle w mieście stoją. No. Ale słuchaj, z tego Ale nie męczycie Warszawa czasem? Nie, no tak jak powiedziałem, że po jakimś czasie już chętnie na wieś jadę i odwrotnie. Ale gdybym był zmuszony mieszkać tylko w Warszawie, to przecież tu jest tyle zieleni, tyle fantastycznych miejsc nad Wisłą, na przykład po praskiej stronie Wisły, między mostem Poniatowskiego a mostem praskim jest taka kompletnie dzika przestrzeń i tam można po prostu się czuć jak w Amazonii prawie. No. Może trochę przesadziłem, ale drzewa powalone, to jest wszystko zadbane, ale ta dzikość jest pozostawiona naturze, prawda? No i parków jest od groma. Dwa kroki, ja mieszkam przy stacji po Wiśle na Smolnej, schodzę na dół i mam park, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie, że łazienek. W zasadzie też jest fajnie. Można. Także w ogóle w tej sytuacji, która się w tej chwili dzieje, zwłaszcza za wschodnią granicą, to po prostu każde miejsce tutaj jest cudowne. No. Czujesz się czasem niekomfortowo? Masz jakieś takie momenty w życiu w ogóle, których unikasz, nie lubisz? Nie, no każdy się czuje czasem niekomfortowo, ale to może z innych względów. Nie ze względu na pogodę, bo pogoda uważam, że każda jest fantastyczna, piękne. Jedynie... Ale zobacz, jak na media, czy w ogóle, wiesz, społeczeństwo, system nam mówi, że pogoda taka, to już jest zła, a ona jest cudowna, taka jaka jest, nie? No tak, no, ale właśnie w ten sposób się, taka nieświadoma chyba manipulacja ludźmi, bo rano, kiedy każdy potrzebuje jednak kopa, w cudzysłowie, i takiego optymizmu, nie wszyscy
potrafią chwilę pomedytować, żeby tak wejść w to życie spokojnie i optymistycznie. A w momencie, kiedy słyszy się w radio, że ojej, fatalna pogoda, zimno, leje, no to jednak tam się w tej czaszce odkłada z tyłu, serwer zaczyna palić się na czerwono, a nie na zielono. Zamiast powiedzieć, wiesz, dzisiaj słońca nie ma, ale za to mamy deszcz. I rośliny się cieszą na przykład. Bo na przykład w takim kraju jest kompletna susza, są ograniczenia. Tak, a my mamy. I tak dalej, więc my mamy po prostu fenomenalny klimat. Jedyna pogoda, o którą musimy zadbać, to jest pogoda ducha. Ale to nam nie pomaga, taka wiadomość poranna, prawda? Czyli co, pogoda na nas nie wpływa, to bardzo się cieszę, bo podobnie gdzieś myślę. Ale pytam się właśnie, takie momenty trudne w życiu, jakie, które spotykałeś, nawet w fotografii albo nie w fotografii, w ogóle w życiu, które sprawiały, że nie miałeś ochoty, czy miałeś wyrwy na przykład w tworzeniu. Ja też na przykład zauważam, że okresy jakieś, powiedzmy, wiesz, cięższe, depresyjne, to nie robię zdjęć. Ale kiedy jest wzlot, no to robię, jakby cieszy mnie każdy kadr, dojrzałość fotografii. Jedno ujęcie już mnie po prostu sprawia, że to widzę, że widzę zdjęcie, zanim je zrobię właściwie, nie? Kadr. Słuchaj, ja bym nie ograniczał naszych dołów czy wzniesień do nie przekładał to na fotografię, tylko raczej do tego, co się wokół nas dzieje. Nie pogoda, ale polityka, dochodzenie do władzy skrajnych polityków. Demagogia, kłamstwo, no to jest takie, to są te elementy, z którymi trzeba sobie codziennie poradzić i robić wszystko, co można, żeby to zwalczać. Każdy jak tylko potrafi po prostu. Ja na przykład uważam, że jest bardzo niezrozumiałe dla mnie takie niezainteresowanie głównie młodych ludzi polityką. Tak jakby sobie nie zdawali sobie sprawy, że jeśli oni się nie interesują polityką, to polityka się nimi zainteresuje. I wydaje mi się, że wszystko im zostało dane na zawsze, prawda? Że kraje Schengen będą otwarte zawsze dla nich, że na dowód osobisty będą jeździli, że będą mieli absolutną demokrację w tym kraju. Nieprawda, to się kurczy bardzo szybko, jeśli nie pójdą na wybory, no więc to jest jedyna rzecz, którą ja mogę robić, to po prostu robić kampanie profrekwencyjne i to robię od wielu lat. Od kilkunastu, jeśli nie od 20 i teraz prawdopodobnie znowu będę się szykował do tego, bo trzeba ludzi jakoś zmobilizować. Każdy mówi, a co tam, mój głos się nie liczy? Otóż się liczy, tak jak każdy grosz, czy tam pieniądze, które odejmuje im się od zarobku w formie podatku, niby nic, a jednak stanowią ogromny budżet kraju. I to samo jest z ich głosem. Każdy głos ma niesamowitą wagę. Jak myślisz, z czego wynika w takim razie ta bierność młodych ludzi? Tak jak to pięknie nazywałeś, że myślą, że wszystko będą mieli na zawsze. Ale przecież życie to zmiana. No tak, no ale a co ich to obchodzi? Oni robią kariery, oni chcą żyć bezproblemowo. No każdy chce. My mamy doświadczenie wynikające z tego, że w ciągu mojego życia było tyle różnych politycznych przewrotów, że po prostu zdaję sobie z tego sprawę, że w każdej chwili to może znowu wrócić i trzeba tego bronić. Oni się urodzili w kraju demokratycznym i nie zaznali. Jak im się mówi, że tam kiedyś była komuna, że ta komuna zniewalała w pewnym sensie nas, że nie mieliśmy wolności, że o paszporty trzeba było się ubiegać i tak dalej. To jest takie opowiadanie o wilku masz rację. W ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To się musi stać. Stało się raz, już chyba, nie wiem, półtora roku temu, kiedy był ten strajk kobiet, kiedy nagle młodzi ludzie zapytani, dlaczego dopiero teraz zareagowali, powiedzieli, no właśnie, to jest pytanie, ale w zasadzie to wiem, bo to dotyczy bezpośrednio mojej matki i mojej siostry. Wtedy dopiero wyszli na ulicę i chłopcy, i dziewczyny, i kobiety, i mężczyźni.
Natomiast Trybunał Konstytucyjny, co to jest, czym to się je w ogóle, co to nas obchodzi, ile osób chodzi do sądu, ile osób w ogóle zdaje się z tego sprawę, co to znaczy wolny sąd albo sąd, który jest podporządkowany politykom, prawda? Mhm. Nie ma takiej możliwości, żeby to zrozumieć. Musi się... Znowu coś wydarzyć? Musi się coś wydarzyć. No. Zobacz, jak rok temu Ukraina, jakby atak Rosji, jak też zadziałał mocno, nie? Ale na kogo? No wielu osób młodych, mam wrażenie, ale znowu na chwilę, jakby ten pik taki, wiesz, medialny, który poszedł, teraz do tego się już pomału, mam wrażenie, przyzwyczailiśmy, nie? No przyzwyczailiśmy się, ale ludzie nadal są w miarę otwarci. Słuchaj, jest coś takiego, jest taka... nas bardzo buduje w momencie każdego człowieka, jeśli może komuś pomóc. I rzeczywiście te zrywy są bardzo mocne. Zauważ, że na przykład Owsiak, który jest tak niszczony przez media publiczne, rządowe, niepubliczne, bo nie mają nic wspólnego z publicznymi, ale za które my płacimy, po prostu my jesteśmy poddani absolutnie cały czas takiej propagandzie niesamowitej, że ludzie, którzy słuchają, a 40% ludzi nie ma dostępu do innej telewizji w Polsce, nie znają innej rzeczywistości. Tylko tę rzeczywistość, że PO na przykład zabiła tego chłopaka, który popełnił samobójstwo, że to jest jej wino i tak dalej, i tak dalej. To tu będę powtarzał te bzdury. Także wiesz, my musimy w jakiś sposób, nie wiem jak, może każdy osobiście próbować rozmawiać z tymi młodymi ludźmi i pokazywać im, jak się zmieniła polska demokracja w ciągu tych 8 lat i czym to grozi. A czym to grozi dać na wschodzie, na Białorusi na przykład. Pamiętam czasy, kiedy był Peweks i zapach Peweksu pamiętam do dziś. Jeszcze pamiętasz? No 79 rok. Bony jakieś były, no bo dolarów też to nie było łatwo, ale ten zapach Peweksu, w którym były dżinsy, gumy Donald, jakieś inne rzeczy, to pamiętam, a oni nie znają, więc jakby ten zalew kapitalizmu, który do nas dotarł, to teraz widzisz, to się już wylewa bokami. Marnujemy jedzenie, nie szanujemy naszej planety, ziemi, śmieci, to wszystko rośnie. Kiedy mieszkałem w Warszawie, ja się naprawdę dziwiłem, jak można tak długo nie móc zrozumieć, nauczyć się tej cholernej segregacji śmieci. Czy to jest jakaś taka, właśnie też zobacz, na prostym przykładzie, obojętność, nie? Że te śmieci, kiedy one są zmieszane, to nie, on je wrzuci do plastików, albo plastik wrzuci do zmieszane, jeden ruch ręką w lewo lub w prawo, to zajmie ci 2-3 minuty życia. Słuchaj, A mówisz o polityce, która jest w ogóle kimś, wiesz... Ale to już mówisz o bardzo skomplikowanym procesie, bo trzeba myśleć. Natomiast w momencie, kiedy idziesz za ludźmi, widzisz, że ktoś tam coś zje, wyrzuca papier pod nogi albo peta pod nogi, no to po prostu jest kompletna bezmyślność, a przede wszystkim nie zdawanie sobie z tego sprawy, że czym jest to miejsce, w którym oni żyją, że to jest ich, że to nie jest chlew, tylko to jest miejsce, w którym oni żyją. I tak brak wyobraźni, gdyby wszyscy w tym momencie wyrzucili ogryzek na ulicę razem, no to... Chodzilibyśmy po dywanie ogryzków. No ale to nie ma takiej wyobraźni wśród ludzi. To jest sprawa wychowania przede wszystkim. Wychowanie w domu, a ogromna ilość rodzin w Polsce jest z rodzinami patologicznymi niestety, ogromna ilość, więc tego wychowania w domu nie będzie, a potem to jest ta szkoła i od pierwszej, drugiej, trzeciej klasy już powinna być w zasadzie takie rozmowy, nie nazywajmy to poważnie lekcjami, wykładami, tylko rozmowy o tym, czym jest dla nas planeta, czym jest dla nas las, pole, wspólna w ogóle, wspólna przestrzeń, w której się organizujemy, widujemy się, chodzimy, bawimy się, ale też chowamy ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czym to jest? Dlaczego to jest tak ważne, żeby o to zadbać? Czym oddychamy i dlaczego to jest tak ważne, żeby świeżym powietrzem? Jeśli od małego człowieka, od tego 7-letniego chłopca i dziewczynki, Jeśli ich sposób myślenia ustawimy tak, że oni będą wiedzieli poza tym, co to jest klimat,
Również będą wiedzieli, co to jest etyka, bo to jest szalenie ważne. Szacunek dla innego człowieka i postępowanie zgodnie z, no, chociażby z 10 przykazaniami. Przecież odwołajmy się do tego, co tutaj jest niby naszą podstawą kulturową, prawda? Chrześcijaństwo, 10 przykazań. Tylko to. Chociaż. Tylko to. I nic więcej nie trzeba. No, a tego nie ma, powiem ci, przyjacielu. Tego nie ma. To jest ma. Strasznie smutne. Ale do tego przejdę teraz pogodnie do tematu, który jest nam obydwom bliski. Kiedy przestałeś robić zdjęcia reklamowe? Czy je wciąż robisz, bo może robisz? Słuchaj, to, nie zabiega, bo to czasami się zdarza jeszcze. Ale wiesz, ja nigdy nie potępiałem reklamy, wręcz odwrotnie. Uważam, że ta reklama niesamowicie rozwija fotografa, bo za każdym razem jest to nowe wyzwanie. To tak. I trzeba po prostu zrobić to, czego się nigdy kiedyś nawet nie myślało, że pójdzie się w tym kierunku. Ja przeszedłem przez wszystkie rodzaje aparatów fotograficznych. A to panoramiczny, mały, duży, a to jakieś Hasselblady, a to 9x12, bo to było potrzebne i dzięki temu mam niesamowicie bogaty warsztat, który umożliwia zrealizowanie każdego pomysłu. Jeśli ludzie mówią, no dobrze, ale ty tak różne rzeczy robisz, dlatego że większość ludzi, którzy mają pomysły jakieś, zdają sobie z tego sprawę, że nie są w stanie tego zrealizować, bo nie potrafią, nie mają tego warsztatu. Nie, no to też jakby dla mnie jest okej, bo bardzo dużo mi nauczyłaś. Z 15 lat myślę, że siedzę w reklamie, ale w pewnym momencie zaczęło do mnie docierać, że może to teraz jest tak przesadne. Kiedy ty zaczynałeś analogową w ogóle fotografię reklamową, no to, to tam nie było takiej możliwości, wiesz, wpływu na retusz. Trochę to mnie boli dziś, nie? Że dlatego na przykład na Instagramie wyobraź sobie, że zacząłem, wyłapuję momenty, wiesz, w których gdzieś coś jeszcze zabieram, jeszcze jak widzisz. Dlatego zacząłem, mój drogi, wrzucać na przykład na Instagram, jak robię zdjęcie, nawet to z Teresą starze to było, to przed wrzuceniem zdjęcia głównego dałem taki filtr, który Instagram pokazuje, jeśli jest tam coś, co może być niezgodne z etyką i w ogóle, wiesz, uwaga, zdjęcie, oglądasz na własną odpowiedzialność, bo coś tam, nie? I napisałem tak, uwaga, oglądasz na własną odpowiedzialność, bo następne zdjęcie jest nieretuszowane, bez retuszu twarzy. I wiele ludzi powie, że myślało, że w ogóle to Instagram zrobił. Że myśmy się już tak przyzwyczaili, że wszystko jest z retuszem. Otóż nie, a Teresa, na tyle świadoma kobieta, wiesz, z marszki opowiadała mi, że ona, słuchaj, Przemek, ja już te z marszki, to wiem, jaką gdzie mam, bo mi dzieci na plenerach rysowały już od wielu, wielu lat. Więc ja wszystko wiem i mam. Ale to też jest świadomość, dojrzałość i akceptacja siebie. No tak, natomiast po prostu mam wrażenie, że teraz to troszeczkę opada, ale ja przynajmniej byłem w takim, słuchaj, szczycie, że ten retusz to był, wiesz, wszędzie, że ja po prostu... Ja nie dowierzałem, co się potem dzieje ze zdjęciami. Jaką my historię wymyśleliśmy na tej reklamie. Absurdalne. Ja przy czwórce dzieci nie mam takich sytuacji, że jedziemy w samochodzie wszyscy, mówiąc wprost, zajebiście uśmiechnięci, wyprasowane koszule, wszyscy są pięknie ten... Ja bym tak może i chciał, ale w sumie mam to gdzieś. Że wiesz, że całe 2 godzinki uśmiechnięci machamy wszystkim przejeżdżającym i w ogóle jest ekstra. No nie. Tego boli brzuch. Ten jest głodny, ten dostał za mały kawałek hot doga albo za dużo keczupu, daj mi wodę, on nie oblał. I rozumiesz, wiesz, nie ma tego trochę prawdziwego życia, nie? I teraz... Tak, ale reklamy, ale wiesz, ale... Ale chodzi mi, że ludzie łykają reklamy, jakby była prawdą. No nie, no ale... Ty to wiesz. Ja wiem, ale ja z tym akurat nie mam problemu, dlatego że po prostu reklama polega na tym, że wywołuje jakieś emocje w człowieku na bycie, na nabycie, posiadanie czegoś, tak? Posiadanie. Więc w momencie, kiedy jesteś w samochodzie, jestem pewien, że kiedy po raz pierwszy posadzisz swoje dzieci w samochodzie i przejedziesz 500 metrów, to one będą szczęśliwe i zadowolone. W nowym? W nowym samochodzie. Każda rodzina będzie szczęśliwa, bo mają coś nowego, patrzą się, oglądają, dotykają, a potem to przejdzie i to będzie już... No pytanie, czy w tej reklamie to nie była reklama samochodu, tylko akurat właśnie jedzenia hot dogów, co mnie też dziwiło. Więc wiadomo, to będzie punkt tak, widzenia. Tak, ale wiesz, natomiast ja mam pretensje do czego innego, mianowicie wyjdę na zmartwionego. Słuchaj, nie martw się. Ja mam pretensje do tego, że właśnie każdy człowiek na tej reklamie jest sztuczny, wypudrowany, wykrochmalony, rozumiesz? I to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ale my to wiemy. A wiesz, te 40% ludzi, którzy myślą, że to jest prawda, tak jak para dokumenty. Ja pamiętam, że podchodził kiedyś, miałem studia... Ale to nie jest wina tych ludzi, którzy oglądają, tylko tych, którzy to produkują, po prostu.
Ci ludzie, którzy oglądają reklamy, jeśli jest wydobyta bardzo dobrze emocja, to oni w ogóle nie zwrócą uwagi na to, czy twoja koszula ma dziurę, czy jest niewyprasowana. W ogóle ich to nie chodzi. Nie wiem, chodzi mi o to, że na przykład, wiesz, wiele dziewczyn myśli, że kurczę, tak by chciały wyglądać i się dołują, i się frustrują, że wiesz. Nie? Ale, tak, ale to... Nie masz takiej refleksji. Tam trochę polemizował. No, znaczy, wiesz, no, okładki, tak. Okładki tak działają na dziewczyny. I może, ale słuchaj, jeśli fotografujesz w miarę naturalną sytuację, jeśli jesteś w stanie wprowadzić taką atmosferę, że ludzie się zachowują prawie normalnie, ubierając to, co chcesz pokazać na zdjęciu, widziałem wiele twoich prac i tak i ubrane były. I oni będą się identyfikowali z tym. Tylko wiesz, rok temu pamiętam, stałem na przystanku, czekam na tramwaj i widzę nową reklamę perfum, w której występuje Julia Roberts. No i myślę sobie, kurde, no maksymalnie ma 50 lat, może 45, pięknie wyretuszowana, cudownie. Właściwie bym powiedział, że nie widziałem tam retuszu, no ale z ciekawości sprawdzę ją, jak wyglądała wczoraj na Instagramie, bo go ma. No i przepaść. No, słuchaj, no ale to... Widzisz. I to jest też dokładanie do tego oszukiwania samych siebie. Dlatego tak byłem ciekaw właśnie twojej perspektywy na to, nie? Ale wiesz, ale widzisz, pamiętasz Julię Roberts taką, jaka była na tym zdjęciu sprzed 20 lat? Właściwie, coś... no pamiętam, no. No to była taka, no. No była, ale wiesz, to właśnie, że kampania, o to mi chodzi, nie? No dobrze, ale można zastosować stare zdjęcie. Jasne. Ja tam nie mam z tym akurat naprawdę dużego problemu. Mam problem z czym innym. Z takim bezpośrednim kłamstwem werbalnym głównie, wiesz, ludzie, którzy odpowiadają za nas, bo organizują nam życie, czyli w rządzie potrafią wyjść i opowiadać takie banialuki, które nie mają absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. To jest problem. I reklama nachalna taka, nienawidzę tego, kup, zrób. Mhm. To jest taka bezczelność, która gdzieś tam każe nam coś zrobić, bo jeśli nie, to będziesz słaby, no po prostu. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Wygrasz. Wygraj. Co to jest w ogóle wygraj? Dlaczego masz wygrać? Zawsze musisz wygrać. Jak masz jeden na milion. Tak. Po prostu daj nam pieniądze, bądźmy szczerzy. Tego typu reklamy, natomiast są reklamy fantastyczne, które są pełne poczucia humoru, na przykład, wiesz, była taka reklama Plusa kiedyś z kabaretem Mumio, no po prostu rewelacja. Teraz ta sama agencja reklamowa robiła całą serię reklam do Żabki. Mhm. No to były genialne reklamy, takie najprostsze na świecie, polegające na bardzo krótkim, dowcipnym dialogu i na takiej mimice. I to jest prawdziwa reklama. To się chce, jeśli się sprzedaje hot doga, to można go sprzedać w sposób dowcipny, a nie no właśnie, taki może nachalny. Byłoby go właśnie fajnie sprzedać, no, że właśnie. Naprawdę za mało keczupu, za dużo tak. Tej prawdziwości, która jest jakby, ja przynajmniej ją widziałem wśród swoich dzieci, nie? Mhm. I to by się moim zdaniem było właśnie jakieś takie małe, żeby aż tak bardzo. No ale dziękuję za twoją perspektywę. Ale wiesz, ale klient na przykład zrezygnował z tej agencji teraz. I tak? Już chce mieć takie filmy poważne. Znaczy, aha. Nie chce mieć takich, bo to były takie sceny jak z rzeczywistości, wiesz. Przychodzi facet na przykład z dzieckiem i kupuje coś w Żabce, bo jakąś kanapkę dla dziecka i wychodzi nagle ta ekspedientka i mówi, proszę pana, on wraca, z dziecka pan zapomniał, wiesz. I to jest życie, oczywiście. Takie życie. I ludzie to, moim zdaniem, nie wiem, na kim oni robili badania, bo prawdopodobnie z badań wynikło, że ludzie może nie rozumieją tych, tych reklam. Może akurat ta grupa docelowa, która korzysta z Żabki, nie rozumie tych reklam. Ale naszą rolą, to znaczy ludzi biorącej udział w reklamie, jest edukowanie, podnoszenie poziomu percepcji w górę, a nie obniżanie. Ale masz rację. I nawet z klientem mówić, właśnie ostatnią kampanię, jaką robię, już z pół roku dla jednego też właśnie z dużych takich hipermarketów, to wyobraź sobie, że klient zgodził się, że nie ma tam praktycznie retuszu. Że modele są tacy, jacy są. I to jest świetne dla mnie, że tam nikt naprawdę nie będzie myślał, że starsza pani, a nie ma w ogóle zmarszczki. No tak nie ma. No właśnie. Ekstra, powiem ci naprawdę. Nie masz żadnych tam wpływów, więc to jest coś, jakby dać, że to też od nas zależy. My możemy to też zmieniać, nie?
To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja Ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Możemy zmieniać. Poza tym, wiesz, no, jeśli na przykład się robi, jakąś, realizuje się pomysł, no bo oczywiście reklama się dzieli jak gdyby na dwa takie dla nas, dla podwykonawców, bo my jesteśmy podwykonawcami. No tak. Reklama taka idealna dla nas to jest taka, kiedy ktoś chce, żebyśmy zrobili coś w swoim stylu i wtedy bierzemy udział w tym projekcie, to znaczy nawet w powstawaniu pomysłu czasami. Natomiast na ogół jest tak, że jednak ten dyrektor artystyczny, pion artystyczny w agencji mówi nam, chcemy tak, jest layout, klient zaakceptował. I teraz możemy się zachować w dwojaki sposób. Albo zrobić dokładnie to, co klient chce, a my się z tym niekoniecznie zgadzamy i nie jest to nam bliskie naszej kreatywności. Albo robimy to, co klient chce i robimy to, co my chcemy i pokazujemy klientowi. Bardzo często klient potem, widząc tę drugą wersję, bo przecież co to nas kosztuje? Filmu już nie ma. Modelka jest tam, modele są na jakiś czas, studio jest wynajęte, to co to jest zrobić dwa razy więcej, trochę inaczej. I zdarza się czasami, że klient patrzy na tamte zdjęcia, mówi, rzeczywiście ja chcę to i tyle. A my mamy przynajmniej taką radość, że zrobiliśmy, wiesz, satysfakcję mamy po prostu. Choć często z kreatywnymi bywa też tak, że to trochę jest ich dziecko, nie? Że trochę to oni by często chcieli, żebyśmy my zrobili, co oni oczekują, chcą, ale zdarzają się oczywiście też tacy, którzy nam pozwalają działać. Tak, ale są też tacy, którzy po prostu w momencie, kiedy dostali od nas jakąś pracę, bo ja całe życie robię bez przerwy nowe projekty i pokazuję to ludziom, jeśli komuś się na przykład podoba taki projekt, a on akurat myśli o jakiejś kampanii, to sobie myśli, o cholera, to nie jest zły pomysł, wzywa fotografa i mówi, słuchaj, chcielibyśmy zrobić w podobnym nastroju, tylko tam oczywiście muszą być minimalne zmiany, bo chociażby ze względu na to, że grupa docelowa jest taka młoda na przykład, więc nie może być na przykład, wiesz, tam no, ludzie, którzy, o Jezus, aktorzy, którzy biorą udział w tym zdjęciu, muszą być troszeczkę inaczej wybrani. No, inna selekcja musi być tych ludzi. Ale styl i sposób fotografowania, proszę bardzo, taki, jaki ja to widzę w Twoich pracach, bo bardzo mi się podoba. I to jest osiągalne, tylko trzeba cały czas rozmawiać, ale przede wszystkim pokazywać ludziom inne rozwiązania. Bo jeśli ktoś narzeka, że reklama jest straszna, bo tam narzucają Ci takie rzeczy, musisz to robić na siłę, to proszę bardzo, zarobiłeś pieniądze, zrób coś dla siebie, odreaguj w ten sposób i pokaż ludziom, co można zrobić, jak można inaczej, jakie są inne rozwiązania. No skąd oni mogą wiedzieć? Pięknie. Dziękuję za Twoją perspektywę. Dałeś mi jakby dzisiaj inne spojrzenie na to. Chętnie bym teraz zmienił tło, chwilkę przerwy i wracamy. Dobra. Miło to widzieć, że nie masz jakby... Bo wiesz co, powiem Ci, że często spotykam też fotografów, którzy mimo wszystko przed obiektywem krępują się. W sensie, no jednak jest jakiś niepokój. Widzę to, zauważam, czytam to z ludzi, wiesz? No to powinni sobie robić zdjęcie. No i ty robisz tego od groma, też tego robię sobie od groma. Dlatego. I często widzę te oczy takie jak ja, mówię, jakie może się jeszcze pokażę, nie? Dlatego dystans. Po prostu nie masz problemu z tym, no. I to na przykład na warsztatach takich pokazywałem, jak robiłem sobie selfie, żeby było w miarę okej, jak to użyłeś w którymś wywiadów, ładne. Chciałbym do tego też przejść, co to jest to ładne. Bo kiedy ktoś siada przede mną i mówi, no zrób mi ładne zdjęcie, mówię, stary, przecież to nie zależy ode mnie tak naprawdę, tylko co ty dasz. Jaki ty będziesz. Właśnie. A ja mogę robić, wiesz, bo ja tutaj mam tu warsztat, doświadczenie, światło jest pięknie ustawione, ale jeśli ty będziesz, wiesz, skrępowany i nieprzepracowany coś, no to ja choćby skały... No ale może taki jest człowiek. No tak. Niektórzy są introwertyczni i nie lubią się fotografować i kryją się... ukrywają się i nie lubią tej... I chcą być tacy, jacy są. Jeśli ktoś jest skrępowany i taki, wiesz... zamknięty w sobie, to należy go 10 tak sfotografować. Należy go tak sfotografować. Takiego i do mnie troszeczkę. Nie no, zgadzam się z tym, że tak go należy sfotografować, tylko że wiesz co usłyszysz potem, ale mi zrobiłeś złe, beznadziejne zdjęcie.
Słuchaj. Miałem tak od wielu gwiazd. No to wiesz. Jak to... sobie z tym radziłeś? Miałeś takie sytuacje? No nie, no bo to trzeba przeprowadzić rozmowę bardzo długo z taką osobą, zanim ona usiądzie i żeby się ośmieliła, bo wiesz, na ogół sam te lampy i to, co się dzieje wokół, no to może paraliżować ludzi takich, wiesz, którzy nie potrafią się w tym znaleźć, wiesz. Ale przede wszystkim to, co robię teraz na warsztatach z ludźmi, to zanim spróbujemy zrobić portret, czyli uwaga, opowiedzieć o człowieku, a nie o jego fizjonomii tylko, to musimy zbudować jego portret psychologiczny, wiesz, i do tego służy rozmowa i zadawanie takich pytań, które ci potrafią tego człowieka określić i na ogół z tego wychodzi no, rzeczywiście zdjęcie, które oglądając bardzo dużo opowiada o tym człowieku, o jego charakterze i o jego sposobie bycia. I te zdjęcia nigdy się nie odbywają w takich warunkach, w jakich my dzisiaj jesteśmy, bo to, co się dzieje wokół tych ludzi, których fotografujemy, też bardzo dużo mówi o nich. Zgadzam ten cały anturaż. Wręcz jedno pierwsze zdjęcie, które im każe zrobić, to jest takie, w którym człowieka prawie w ogóle nie widać. Jest kontur albo go nie ma twarzy. Natomiast o jego charakterze, o jego osobowości opowiada całe tło i on stanowi 1/10 kadru. Masz rację, czyli w miejscu, w którym jest, w swoim środowisku. Ale nie tylko w swoim. Bo ty czasami człowiek przebywa w środowisku, które nie jest mu bliskie. No wiem, i wtedy jest trudniej. Mam wrażenie, że właśnie wtedy wychodzi taka prawda z tego człowieka, w sensie właśnie, wiesz o co mi chodzi, że on w środowisku nie swoim, tam w którym się czuje bezpiecznie, wychodzi dużo rzeczy, które on może ukrywa. Nie masz tego? No może tak, ale jak go już jak go rozbierzesz na czynniki pierwsze i możesz sobie powiedzieć, okej, to jest facet, który szalony na przykład. Albo człowiek, który ma życie, prawda? No takie, rzucam najprostsze słowa określające człowieka, ma życie. No to wiesz, to w momencie, kiedy go postawisz tyłem do aparatu na Albrechtówce w Kazimierzu, gdzie jest taki piękny widok na rozlewisko Wisły, i on jest w takim geście otwarcia, to znaczy, że on marzy o tym świecie, o podróżach, o takich różnych rzeczach, prawda? I nie musisz widzieć jego twarzy, dlatego że na ogół, jak opowiadasz o człowieku, czyli to jest na ogół ilustracja do jakiegoś artykułu czy wywiadu, no to tam jest zdjęcie na otwarcie duże na dwie strony albo na jedną stronę, a potem pojawiają się mniejsze zdjęcia, czyli to... W całej narracji mówisz teraz. Można stworzyć pewną narrację, ale to zdjęcie na otwarcie jest zdjęciem plakatowym. To jest zdjęcie, które od razu ci opowiada o tym człowieku bez przeczytania nawet tekstu, mało z tym. Ono musi przykuć twoją uwagę, żebyś nie poleciał, nie przekartkował dalej pismo, tylko żebyś się na tym zaczytał i przeczytał. Wiesz, no to nas uczy reklama, no bo reklama na tym polega, żebyś się zatrzymał oko na tym czymś, co dalej zgłębiając, podążysz do sklepu i kupisz. Tak? No tak. Też ciekawa perspektywa z tym, powiem ci. Czym dzisiaj jest dla ciebie fotografia? Co? Czym dzisiaj jest dla ciebie fotografia? Wiesz, to jest 50 lat robisz? Czy więcej już? No tym samym, czym była. Cały czas? Tak, cały czas. Czy jakaś jest w tym droga dojrzałości, wiesz, jakby w ogóle... Nie, no to jak samuraj kiedyś, znowu się przerwę, jak samuraj kiedyś trenował, to podobno on jak już jest naprawdę, wiesz, leciwym i wiekowym samurajem, on tylko robi i po treningu, nie? Słuchaj, nie no, masz, tak? Na szczęście nie jestem samurajem. Może dotykniesz tylko migawki, już masz zrobione zdjęcie, wiesz. Nie, ale po prostu, wiesz, no... No, trzeba zacząć od tego, że fotografia nie jest niczym innym jak formą komunikowania przecież. No. W obie strony, tak, i dla siebie. I teraz jeśli ktoś jest mocny werbalnie, no to nie bawi się w żadne malowanki,
rzeźbienie, w żadną inną formę sztuki, tylko sztuką jest właśnie to słowo. I są tacy ludzie, którzy genialnie potrafią opowiadać, rozmawiać, ale na przykład źle piszą. Są tacy, którzy fenomenalnie piszą, a źle opowiadają, prawda? I są tacy, którzy również komunikują obrazem. Takim, tak jak wczoraj byliśmy na wystawie i tam Kasia bardzo pięknie o sobie opowiedziała poprzez te zdjęcia, o swoim takim świecie. No i tym jest fotografia, więc coś tu się rozgrzało. No, lampa, to standardowa. Aha. Więc jeśli mówimy o tym, czym jest dla mnie fotografia, cały czas tym samym, tyle że się wzbogaca trochę ten język. Nie można pisać zawsze tak samo, tylko trzeba cały czas, a to się dzieje z tego powodu, że cały czas mamy coraz więcej doświadczeń różnego rodzaju i to powoduje, że następuje zmiana komunikacji, masz więcej doświadczenia, o większej ilości rzeczy chcesz mówić, więcej rzeczy zauważasz i to cię jakoś tam frapuje i chcesz się tym podzielić. Mając doświadczenie właśnie, zdobywając dzięki między innymi reklamie, rozbudowując bardzo szeroko swój warsztat, nie masz potem problemu z realizacją żadnego takiego tematu i to jest przyjemna zabawa. Okej. Okay. No pod wrażeniem jestem cały czas, wiesz, tego, jak ty faktycznie eksperymentujesz, to wchodząc, powiększając, kropując w ogóle do jakiejś tam jednej dziesiątej zdjęcia, tworząc tak, tego malowidła. Tak, ja to nazywam eksperyment, brzmi tak odrzucająco trochę, dlatego że eksperyment kojarzy się z czymś robionym na siłę, prawda, żeby odkryć. U mnie to się dzieje w taki sposób naturalny. Z ciekawości pewnie jakieś. No z ciekawości, z rozwoju technologii. Jak zauważyłem, że na przykład takie małe aparaciki, jak tu masz Sony na przykład, jeśli ja wychodzę z tym aparatem na zewnątrz i nastawiam na maksymalną czułość, a tam jest mała matryca, prawda? I robię zdjęcia przy czułości 6400 czy tam 12800, to wiem, że jeśli kawałek tego obrazu potem przy powiększeniu użyję, to on będzie już obrazem malarskim, a nie będzie stracił wszelkie cechy dokumentu, bo tam nie będzie ostrości, nie będzie definicji. A to jest najważniejsze w dokumencie, żeby było widać dokładnie, o czym opowiadamy. Prawda? A tu nie ma. A tu nie ma. I wtedy, jak to zauważyłem, to po prostu zrobiłem taki materiał, który się nazywa obrazy odkryte na nowo, gdzie się pojawiają właśnie takie bardzo wąskie kadry wyjęte z kadru takiego 24x36 mm, to znaczy 2:3. I one mają te głównie wartości plastyczne, malarskie. No, do tego właśnie mówię. Byłem pod wielkim wrażeniem i to szczególnie tam w okolicach Mięśmierza też. I telefon, i w ogóle jakby nie ma dla ciebie narzędzia. No bo telefon, jak widzisz, co robi telefon w nocy, to jak można tego nie wykonać? No teraz w pełni jak byłem, to byłem pod wrażeniem, jak on wyciągnął. No i on właśnie, on ma taką, daje taką fakturę fajną. No bo kompletnie malarsko, jak jeszcze tam minimalnie poruszysz tak jak chcesz, no to tam już nie ma nic wspólnego z dokumentem, z pocztówką tak zwaną, prawda? W przypadku krajobrazu, bo wszystkie pocztówki zostały zrobione, teraz trzeba się zająć impresjonizmem. Mam w końcu twój uśmiech, bo faktycznie wybrzmiewa więcej jakichś takich refleksji i mocnych rzeczy. No. Chciałem też się ciebie zapytać o ocenianie. Ty teraz jako wykładowca, czy w ogóle człowiek fotograf doświadczony, bo jak reagujesz w ogóle też powiedzmy na to, że ktoś określa ciebie zawsze na początku wszystkich wywiadów, rozmowów, jeden z najwybitniejszych fotografów polskich. Co czujesz wtedy? No, nic nie czuję, beznadziejne to jest. Czy w ogóle nie powinno tak zaczynać żadnego otwierania wystawy. Ja po prostu wtedy zamykam się, no bo to bez sensu. No co to jest za opowiadanie jeden, a kto to wymyślił? Po prostu fotograf i robi to, co chce robić i pokazuje właśnie, jest tu, żeby wam pokazać, co nowego zrobił. Ale to takie ustawianie ludzi, że
słuchajcie, on jest wybitny, to na pewno to, co zrobił, to jest dobre. Może jest do dupy na przykład, akurat komuś się bardzo dokładnie nie podoba. I dlaczego mam mieć taką klamrę od razu, że musi się to lubić. I wszystkim to musi to podobać. Nie ma takiej opcji. Ja się często na swoich warsztatach, wiesz co, pytam, czy jest powstało na świecie zdjęcie, które się jest najpiękniejszym zdjęciem na świecie. Nie ma i nigdy takiego nie będzie. To nie przemawia do ludzi, tak jak im powiesz, czy wyobraźcie sobie, że byłaby jedna kobieta, w której wszyscy by się kochali. No wierzę, że nie. Ja jestem tego pewien. No ale gdyby była, to byłaby tragedia. A z tego świat by nie poszedł do przodu. O to ci chodzi. No tak, no prosta sprawa. No zdjęciem, no masz rację. No tak, no Boże, dziękuję ci, Żółwik. Nie ma takiej kobiety, która i mężczyzny. Każdy jest piękny, każdy jest wspaniały. Ale jeśli chodzi o ocenę, w ogóle o ocenę fotografii, to mam z tym ogromny problem. Hmm. Bardzo nie lubię tego robić, dlatego że uważam, że ludzie mają różne drogi. Jedni idą bardzo szybko ścieżką, tak mi się to wszystko toczy, a niektórzy idą bardzo długą ścieżką i ja uważam, że to jest bardziej taka prawidłowa i to może krok po kroku rozwijać się, doświadczać, no tak jak już powiedziałem, jednak poszukiwać zamiast, nie będę używał słowa eksperymentować, poszukiwać. I po prostu nie oglądać się na to, co jest modne, co teraz wypada robić albo nie wypadać, tylko rozwijać swoją taką osobowość twórczą. I na to trzeba czasu. Na to trzeba czasu, dlatego że człowiek, proces dojrzewania, którego bazą jest doświadczenie życia, jest bardzo długi. Nie można nagle powiedzieć, że ktoś osiągnął wszystko w wieku 24 lat, bo dojrzał i już zawsze będzie robił w tym samym stylu. Jeśli będzie robił, to wszystko pójdzie do kosza potem. No. To nie będzie prawdziwe. Jeśli się zatrzyma w rozwoju, to już w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. No. Więc jeśli ktoś przychodzi i pokazuje mi zdjęcia, ja widzę ogromną pasję w tym człowieku, to zrobi wszystko, żeby być bardzo delikatny w ocenie i żeby go namówić do dalszej pracy, żeby on jeszcze więcej czasu poświęcił, żeby słuchał siebie, zapytać go, czym on się inspiruje. Jeśli on mi powie, że inspiruje się czyjąś fotografią, to postaram mu to wybić z głowy w delikatny sposób i powiedzieć mu, że to nie jest żadna droga, dlatego że zawsze będzie jakiś ślad. To nie będzie twoje prawdziwe, to nie będzie wychodziło z trzewi, tylko to będzie, że tak powiem, miało czyjś taki bardzo mocny wątek. A tu chodzi o to, żebyś ty był sobą, żebyś inspirował się muzyką, filmem, sztuką, przyrodą. Życiem przede wszystkim, przyrodą, naturą. I wtedy dopiero tematy, które podejmiesz, będą absolutnie prawdziwe i autentyczne, bo będą rzeczywiście dotyczyły twojego rozwoju i twojego przeżycia. No i tyle. Natomiast wiesz, no jak zdarzałem się z takim, byłem świadkiem, jak ktoś tam kogoś oceniał, mówi, nie, to słuchaj, to niedobry kat, nie zawracaj sobie głowy, no to koszmar jakiś, wiesz, no nie można człowieka zniszczyć takim, wiesz, szczególnie, że nie wiemy, ile on już nad tym siedzi, ile pracuje i tak dalej. Tak, nie mamy z backgroundu. To jest bardzo trudne właśnie ocenianie. Jest taki fantastyczny film teraz, to nie jest dzieło sztuki, ale bardzo potrzebny film. Spielberg zrobił o swojej rodzinie, o swojej młodości. Już nie pamiętam tytułu, rodzina jakaś tam. W tej chwili to grają. Ja uważam, że wszyscy fotografowie i ludzie, którzy się w ogóle pasjonują sztuką, powinni to obejrzeć, bo to jest opowiadanie o dziecku, które wbrew wszystkim warunkom zewnętrznym po prostu marzy o tym, żeby robić filmy i tam na tej szesnastce robi, kombinuje i tak dalej, i tak dalej. To jest ten mały Spielberg, ale najbardziej cenną sceną jest ostatnia scena, kiedy to udaje mu się wreszcie dostać list z Hollywood jako chłopakowi, który miał wtedy 16 lat, czy tam 17 lat z Hollywood, gdzie po prostu ktoś zareagował na jego
list i mówi, to przyjedź, do nas porozmawiamy. I on tam przyjeżdża, jakiś facet z nim rozmawia i mówi, słuchaj, co ja mogę zrobić? Ja cię skontaktuję, idź do gabinetu, tam numer 7. Mhm. I on wchodzi, a tam jest tabliczka taka, Ford, to był reżyser wszystkich tych, w tych latach 60. najbardziej, najlepszych filmów kowbojskich. I on wchodzi do tego Forda i ten Ford z takim, wiesz, petem, już nie pamiętam, czy to pet, czy cygaro, siedzi przed tym biurkiem i tak, taki wygląda na zblazowanego i mówi tak, słuchaj, chcesz zostać filmowcem? On mówi tak. A oglądasz sztukę? On mówi tak. No to co widzisz na tym obrazie? No i on zaczyna opisywać, a to jest taki pagórek, a z tyłu chmury. Nie! Nie opisuj mi, co jest na obrazie. Co widzisz? Co jest dla ciebie najważniejsze w tym obrazie? On mówi, no wiesz, no to, co powiedział. On mówi, nie, najważniejsze jest to, że horyzont jest na górze, na dole. Nie, na górze. Linia horyzontu jest na górze. A co widzisz na tamtym? Już będę skracał. Mhm. On znowu zaczyna opisywać. Nie, najważniejsze jest to, że horyzont jest na dole. Tam był na górze, tu jest na dole. A co widzisz tu? On znowu zaczyna opisywać. Nie, bo tu jest horyzont po środku. I zobacz, jakie to jest nudne. Wszystko, co jest po środku, jest nudne, a wszystko, co jest od dołu albo z góry, jest bardzo twórcze i na tym w zasadzie tego mu nawet nie powiedział. I on wyszedł taki uśmiechnięty i taki szczęśliwy, bo złapał sens tej wypowiedzi, że trzeba cały czas poszukiwać i patrzeć z pozycji kota, z pozycji ptaka, a nie cały czas zachowywać się tak, jak my to widzimy. Mam wrażenie, że to robię, co mówisz. No, cały czas staję, tak, skaczę. No, i ostatnie zdjęcie pokażę ci. Tak, chociaż tego nie robię. No. Widzisz? Nie wiedziałem, co mówisz. No tak. To ciekawe. Słuchaj, no, ale to jest prawda, więc jeśli ja na przykład widzę kogoś, a tak było z moim przyjacielem, który zaczął fotografować późnym wieku. I on 7 lat spędził w Azji, fotografując różne wiary religijne, wiesz? I przyjeżdżał tutaj do Polski i ja byłem po prostu, wiesz, jak patrzyłem na te jego zdjęcia, a trochę znam Azję, no to wiesz, one były tak nieprawdopodobnie mocne, że czułem zapach, wiesz, byłem tam, słyszałem muzykę, której na zdjęciach przecież nie było. I w pewnym momencie mówię tak, Andrzej, ale wiesz co, no, to jest fantastyczne, no, zawsze się robił czerwony i taki zadowolony, a z drugiej strony trochę mi nie dowierzał. Ja mówię sobie, no, naprawdę świetne zdjęcia, tylko spróbuj jeszcze jedną rzecz. Ale nie na siłę, jak będziesz to czuł, to zrób. Czasami się połóż na ziemi, a czasami wejdź na górę i zrób to właśnie z pozycji. To było jeszcze przed filmem Spielberga. Spróbuj popatrzeć na ten świat, wiesz, od dołu i od góry. I zobaczy, że jaka to jest potęga. Mało z tym, spróbuj tego samego, zrób sobie takie ćwiczenie, spróbuj sfotografować człowieka tego samego, stojącego przed tobą od dołu i z góry. I zobaczysz, jaka będzie zupełnie inna siła tego portretu i inny odbiór. Przed chwilą wstałem, nie mówiłeś przecież tego, tak. I zrobiłem zdjęcie stąd i nie wyglądasz jak Tomek Sikora. No właśnie. Kto to jest, nie? No tak. To jest fantastyczne. Inna perspektywa i jest inny człowiek. Perspektywa zupełnie. Wiesz, i rzeczywiście on zaczął, jak przyjeżdżał, to pokazywał już takie zdjęcia i to dynamika jest niesamowita. Jeszcze jedną rzecz próbuję ludziom mówić, nie bójcie się przekrzywionej klatki. Kto wam powiedział, że my całe życie widzimy prosto? Przecież jak leżysz, to nie ma prosto, to jest krzywy obraz, to mi się wydaje, że jest prosty. Że każdy obraz, jeśli chcesz na przykład pokazać człowieka dynamicznego, to spróbuj tak lekko skrzywić aparat, żeby on miał tą twarz pod górę, a nie w dół, prawda? Bo on walczy, on idzie, on jest silny. Dlatego ja się pytam ludzi, którzy biorą udział w moich warsztatach, dlaczego przekrzywiać? Czy to robisz świadomie, czy niechcący? Bo jak niechcący, no to ja nie widzę powodu. Ale z drugiej strony, jak robisz fotografię z biodra, no wiem. I nagle robisz zupełnie przypadkowo i ja czasami siadam sobie i myślę, kurde mol, to jest niesamowite, ja nigdy w życiu
My mamy takie blokady w głowie, nie pozwoliłbym sobie na świadomy taki kat, jaki wyszedł przypadkowo. I potem, jak na to patrzę, to już jak fotografuję świadomo, to bardzo często zbliżam się do tego kadru, ale jeszcze jest mi daleko. Cały czas mamy blokady straszne. Tak, schematy, przyzwyczajenia, przekonania. Biorę zdjęcia na przykład ludzi i mówię tak, słuchajcie, to jest oryginał, tak? Sadzamy to do Photoshopa i kadrujemy. Kadrujemy tak. I nagle obok tego zdjęcia jest 8 różnych zdjęć z tego samego kadru. No i proszę, wybierzcie, które dla was jest najmocniejsze. No nigdy nie jest to pierwsze, nigdy. Nie ma siły. Po prostu zawsze, wiesz, no, te zasady, złoty kadr, nie wolno przyciąć głowy, nie wolno przyciąć nogi. Rany boskie, o co chodzi, no? No to nie każdy jest taki uwolniony jak ty. Może ty przez to swoje uwolnienie tak pozwalasz sobie, wiesz, dotykać, sprawdzasz, ciekawość tak, świata dlatego robisz. Ja o tym mówię, że przecież słuchajcie, jeśli na przykład zaglądacie przez Judasza, to co widzicie? Przez Judasza widzicie jakąś przerysowaną twarz i widzicie inaczej niż w rzeczywistości. Ja wolę takie zdjęcie przez Judasza, niż jak otworzycie drzwi i zrobicie zwykłą twarz stojącą, dlatego że to pobudza moją wyobraźnię. To mi pokazuje tego człowieka w zupełnie inny sposób. Dlaczego my mamy fotografować świat tak, jak on istnieje, czyli pocztówkowo, skoro my go tak widzimy? Zresztą, słuchaj, nieraz robiliśmy takie badania, jak nagle w latach 70. już można było robić odbitki barwne, prawda? I ktoś szedł na starówkę i zrobił piękne zdjęcie, które wyglądało tak, jak my to widzimy. A obok się kładło to samo zdjęcie, tylko wydrukowane w czarno-bieli. Pytałem się ludzi, które wolisz? Wszyscy mówili czarno-biały. A dlaczego? Dlatego, że to jest... Ta rzeczywistość jest pokazana w inny sposób. To jest odkrycie dla nich. Zawsze jest ciekawsze to, co nie jest na co dzień, co nie jest takim nawykiem. Przyzwyczajeniem. Tak, tak. Więc jeśli widzisz znaną ci rzeczywistość podaną inaczej, no przecież na to wpadli impresjoniści. Oni malowali życie w kawiarni, które kiedyś było malowane z precyzją, z dokładnością, a teraz kropkami walnę. Ja patrzę na taki obraz i za każdym razem inaczej go widzę. I odbieram sobie, w zależności od tego, w jakim jestem nastroju, widzę to, co chcę w tym momencie, wiesz, to, co mi jest najbliższe. Natomiast dzieło skończone i takie, które jest ostatecznym obrazem, takim prawdziwym, raz popatrzysz i już to masz z głowy. No. Już cię nie ciągnie do tego obrazu. Niesamowite. Tak to jest. To jest to twoja fotografia. Nie wiem, czy jest moja, może jeszcze no, nie twoja, jest. Twoja, w sensie, o której mówisz. No, to, co mówisz, to tak. To jest to twoja fotografia. To twoje badanie, sprawdzanie, ciekawość życia. Fajny masz. Ciekawe, jakim byłeś dzieciakiem kiedyś. Czy też tak właśnie chodziłeś na drzewa, sprawdzałeś? Nie, tam nie? Grałem w piłkę. Tak? Interesował mnie... Wiesz, zabawa. Ktoś cię wspierał w fotografii w ogóle kiedyś dawno temu? Nie, to nie. Po prostu przypadkowy aparat ktoś zostawił, wiesz, w domu. Miała Amanta, moja siostra i wziąłem ten aparat. Wiesz, no, jestem z rodziny trochę taki skażony na plastykę, bo tak, ojciec rzeźbiarz, mama malarka, także urodziłem się w zapachu farby olejnej i gipsu, wiesz. Ale też widziałeś, podejrzewam, tych kolorów kompozycji i u mamy i u taty, jak nic. Ale kompozycja, umówmy piękno, się. Piękno, czy wiesz, te rzeczy, które piękno, robię. To jest ważne, bo kompozycja po prostu w tej chwili dasz gówniarzowi aparat, on ci idealnie skaduje. Dlaczego? Bo się wychował na kompozycji mediów, no a tam jest... Okej, masz rację, a ty tego nie miałeś. A myśmy nigdy nie mieli, no przecież nie było, trzeba było samemu zastanowić się, jak to zrobić, wiesz. Natomiast estetyka obrazu, siła działania kolorów albo czarno-bieli, wiesz, no to jest szalenie ważne dla mnie i oczywiście jak widzisz jakiś fantastyczny czarno-biały film, no to wiesz, to ci się dusza raduje, że również w tych barwach czarno-białych można tak fantastycznie opowiedzieć. Ida była takim, wiesz, filmem. I takim, wiesz, który większość kadrów zaczynała się od fotograficznego kadru, takiego idealnego. Idealnego w sensie nie klasyki,
tylko taki, wiesz, dla mnie idealnego, że tam nawet była chwila bez ruchu i potem ta kamera się poruszała. Takim fenomenalnym reżyserem, który jest fotografem również, ja ciągle zapominam, jak on, trudne jest jego nazwisko do wymówienia, Eljo Gan, czy coś takiego, turecki fotograf, który robi filmy, zresztą dwa filmy zdobyły Złote Lwy w Cannes, wiesz. On po prostu bardzo często zatrzymuje się gdzieś, robiąc zdjęcia, wiesz, zatrzymuje kamerę, aktorzy wychodzą z planu, albo na przykład, no dobra, i on pokazuje, w ogóle nie rusza kamerą. Mija sekunda, druga sekunda, trzecia, to już jest fotografia, rozumiesz? I ty masz taki spokój w sobie. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Czas do przetrawienia tego dialogu, który miał przed chwilą miejsce, ale nagle po 15 sekundach okazuje się, jak się wpatrujesz w ten obraz, że gdzieś na horyzoncie porusza się taki malutki czerwony samochodzik, wiesz, i on przejeżdża tam. I to jest ten jego, wiesz, myk, że jednak to nie jest fotografia, tylko to jest kamera. Że to jest ruch, tak. Bo tam jest kawałek ruchu. Czy ptak przeleci, wiesz, ale jest statyczny obraz. No to jest po prostu genialny facet. To nie ma nic wspólnego z kinem akcji. Oczywiście tam są bardzo ważne, bardzo takie mocne, wrażliwe, wiesz, tematy dotyczące ludzi, osobistych jakichś przeżyć i tak dalej, w kontekście oczywiście kultury, w której on to robi, czyli tureckiej. Ale wiesz, jak było z nim spotkanie w Polsce rok temu, tam szkoła Wajd zorganizowała jego spotkanie ze studentami, to właśnie powiedział to, co ja przeczuwałem, że on po prostu pracuje w bardzo małej ekipie. I jak przywozi aktorów na plan, to w zasadzie on nic nie mówi. On czeka, aż oni sami w to wejdą i sami po swojemu zagrają. Oni tylko mają te dialogi mniej więcej, mogą je przekręcać, wiesz, ale muszą, że tak powiem, dojść do sedna sprawy poprzez rozmowę i to się czuje w tych filmach. To jest takie autentyczne, wiesz. Ekstra. A nie zagrane. Pozwolić się temu wszystkiemu dziać i wtedy to łapać. Tak. Że czuć o tą autentyczność. Oczywiście. No, dlatego ja teraz też autentycznie ci robię portrety i zadam ci to pytanie. Bo na paru zdjęciach wyszło mi, że masz tik nerwowy. Tak, ale jeszcze nie zdajesz tego sprawy. Ty sobie nie zdajesz? On ci nie przeszkadza? Nie, widzisz go? Taki czasami. Tak. Pytam się dlatego, bo moi dzieci na przykład starsze mają tik nerwowy. I ale, jakby... ale wiesz co, to widzisz. To więc to będzie na zdjęciu. Jest to dla ciebie ok? Czy jeśli na którymś zdjęciu taki będzie? Oczywiście, co to jest? To jesteś ty. Oczywiście, że jestem ja. Natomiast to się nie zdarza właśnie jak w życiu chyba takim codziennym. Czyli? Czyli jednak jest jakieś napięcie. Napięcie pewnie, wiesz. Okay. Ale nie wiadomo dlaczego. No ja badam ten temat. Nie ma co z tym walczyć w ogóle, wiesz. Badam ten temat, bo właśnie moje dzieciaki to mają jakieś są różne metody, ale ja już próbowałem naprawdę wszystkiego, co się pojawia. Ale przed aparatem? Czy nie, moje dzieci to mają, ale też w stanach napięcia. Bo one akurat grają na instrumentach. No tak, wiesz. Tak? Mhm. Teraz tam do szkoły w Siennie chodzą, wiesz, tu chodzi to do... To chodzi, że masz niedaleko? Tak, jest tak, no. Koło Bałtowa. Koło Bałtowa. Słuchaj, no w każdym razie, wiesz, ja jako dziecko pamiętam, jak miałem zapukać do sąsiadów, bo to mnie tyle nerwów kosztowało, że nie mogłem się zdobyć na to, żeby, wiesz. Także to są jakieś takie rzeczy. Emocjonalne rzeczy. Słuchaj, no jest każdy wrażliwy. Ma i nie ma co w ogóle z tym walczyć. Są wrażliwe, przecież masz w sobie i dzięki niej to widzimy twoje twórczość i tak dalej, no. Słuchaj. Kochany, bardzo ci dziękuję. No ja również. Wiem, że mogłem wiele wątków poruszyć i rozbić to na 10 odcinków.